Carlos Sainz w 1995 roku zamierzał zdobyć swój trzeci tytuł w WRC. Tylko że na jego drodze stanął Colin McRae, który klasycznie szarżował, ale wygrał ostatni rajd w 1995 roku i został mistrzem świata. I jak się potem okazało, to nie był największy problem Sainza, bo on zamierzał opuścić Subaru na rzecz Toyoty. No a że Toyota oszukiwała w 1995 roku, to dostali zakaz startu w sezonie 9.6, więc Carlos Sainz, Didier Oriol czy Juha Kankkunen nie mieli czym startować. Ale wszystkiego dowiesz się z tego odcinka Rajdowych Legend, gdzie jak zawsze wyłonimy najlepszy zespół, najlepszego kierowcę i najlepszy samochód sezonu 1996. A to ostatni rok z rajdówkami z grupy A, więc zaczynamy! Rok 9.6 WRC to ostatni sezon w tzw. grupie A, więc jeśli chodzi o samochody, to nikt nie dokonywał zmian, bo wszyscy przygotowywali się na następny rok. Znowu jeśli chodzi o kierowców, to w Subaru dalej używają modelu Impreza GC8 zaprezentowanego w 1993 roku i oczywiście pojedzie Colin, który w 1995 roku wygrał tytuł WRC, więc jest głównym kierowcą i wspierać go będzie Szwed Kenneth Eriksson, który w 1995 roku jeździł dla Mitsubishi i był trzeci w generalce, a teraz pojedzie w niebieskich barwach. Dodatkowo dołączy do nich Włoch Piero Liatti, który gościnnie jeździł dla Subaru, a teraz auto dostanie na cały sezon. Za to z Subaru odszedł Carlos Sainz, który miał pójść do Toyoty, ale ta została zbanowana na sezon 9.6, więc w ostatniej chwili postawił na niego Ford. A oni wrócili do swojego Escorta MK5 RS Cosworth i pod nieobecność Toyoty chcą powalczyć o tytuł. I wszystko postawili na dwukrotnego mistrza świata Carlosa, który nie będzie mieć stałego partnera, tylko gościnnie pojawią się inni kierowcy. Podobnie zrobił zespół Mitsubishi, który postawił na jednego kierowcę. A oni dalej używają Lancera Evo 3 i głównym kierowcą będzie Tommi Mäkinen, który w 1995 roku był piąty, ale wtedy Mitsubishi nie nastawiało się na cały sezon, a teraz jadą wszystkie rajdy i zamierzają odebrać tytuł od Subaru. No i została jeszcze Toyota, która ma zakaz startów, ale nie zamierzają siedzieć z założonymi rękami, tylko będą wspierać różne zespoły, takie jak Toyota Castrol Team Sweden, Toyota Team Australia czy Toyota Castrol Finland, które będą używać modelu ST205. A ich główni kierowcy z tamtego sezonu nie znaleźli, tak jak Carlos, stałego miejsca, więc sezon 9.6 to tylko gościnne występy, a to oznacza, że nie będą walczyć o tytuł. Za to ty, aby nie walczyć ze śniegiem, powinieneś zainwestować w nowe zimowe opony, a te znajdziesz u partnera tej serii, sklepopon.com. Link do nich masz poniżej w opisie, a my zaczniemy od Monte Carlo. No w sumie nie, bo te rajdy, co widzisz na ekranie, zostały w tym sezonie zakwalifikowane do tak zwanej Formuły 2, czyli punkty zbierają tam tylko auta z napędem na przednie koła. Dlatego zaczniemy od śnieg to nie najlepsze warunki dla Szkota na udowodnienie, że jest się mistrzem WRC. Chodzi o Colina, który w tym rajdzie dostał niezłe wsparcie, ale Włoch Piero Liatti nie czuł tego klimatu i był dopiero na 12 miejscu. Didier Oriol, który pojawił się tutaj gościnnie, także nie był zadowolony. Jedynie Kenneth skończył na całkiem dobrym miejscu, a Colin... Ten jechał świetnie, tylko w trakcie jednego OS-u połamał kolce w oponach i musiał zapomnieć o zwycięstwie. Za to walczył o nie Juha Kankkunen, który pojawił się z zespołem Toyota Castrol Team Sweden i był liderem na samym początku, ale ostatecznie zameldował się dopiero na czwartym miejscu i był najlepszy ze wszystkich Toyot, jakie pojawiły się w tym rajdzie, więc jeśli nie Toyota oraz Subaru walczyło o pierwsze miejsce, to musiał to być Ford. A Ford przywiózł na ten rajd wielu gości, ale każdy z nich miał problemy techniczne i nikt nie zaliczył tego rajdu do udanych. Jedynie gwiazda Forda, czyli Carlos Sainz, jechał szybko, pewnie, ale i tak zabrakło do Fina, który kontrolował ten rajd. A był to jedyny kierowca Mitsubishi, Tommi Mäkinen, który nie popełnił tutaj żadnego większego błędu, tym samym zgarnął pierwsze zwycięstwo w sezonie 1996. Za nim i to w sumie z niewielką stratą, bo tylko 23 sekundy zjawił się Carlos, a Colin musiał się pogodzić z trzecim miejscem. I zanim pójdziemy dalej, to warto wspomnieć o samochodzie z numerem 21. Był to Krzysztof Hołowczyc oraz Maciej Wisławski, którzy w Celice ST185 po raz pierwszy pojawili się w rajdzie WRC i zdobyli porządne 20. miejsce. Słynne safari z rok na rok jest skracane i tym razem było tak samo, bo rajd miał około 1800 km. I to się może wydawać dużo, ale w 1994 roku było to 2400 km. W każdym razie, dalej potrzebne jest tutaj doświadczenie i zabrakło go Colinowi, który przeszarżował na jednym z odcinków. Wpadł na skałę i rozwalił zawieszenie, a to sprawiło, że nie miał już szans na wygraną i ukończył dopiero na 4. miejscu przed kolegą zespołem. A jeszcze gorzej ten rajd będą wspominać w zespole Forda. Stick, który pojawił się tutaj gościnnie, ciągle miał jakieś problemy i ostatecznie miał dalekie miejsce. No ale przynajmniej ukończył, czego nie może powiedzieć Carlos Sainz. Generalnie warunki w tym rajdzie zaskakiwały, szczególnie jak było mokro. Kiedy popadało, to zrobiła się prawdziwa terenowa przeprawa, ale jeden kierowca bawił się tutaj świetnie. Był to Tommi Mäkinen w Mitsubishi, który wykazał się już na śniegu, a teraz w Afryce jechał po swoje kolejne zwycięstwo. I pokonał trzeciego zawodnika od Subaru oraz Iana Duncana w Toyocie, która na ten rajd przygotowała prawdziwy czołg. Auto ważyło jakieś 120 kg więcej od standardowego. Ale podobno było tak twarde i tak niezawodne, że kiedy zjechało na serwis, to mechanicy nie mieli nic do roboty, bo wszystko cały czas idealnie działało. Rajd Indonezji to pierwszy azjatycki rajd WRC i jak to stwierdził szef zespołu Mitsubishi Andrew Cowan, safari jest łatwe w porównaniu z tym rajdem. I chyba miał rację. Na przykład Colin miał problemy z interkomem, nie słyszał dobrze pilota, ale cisnął jak zawsze, więc wypadnięcie było kwestią czasu. I dzieje się to na 19. OS-ie. Wypada także Kenneth Eriksson w Subaru, ale jest jeszcze Piero Liatti. Tylko przecież to Colin ma punktować, bo broni tytułu. No ale na szczęście dla Colina Mitsubishi także nie zalicza tego rajdu do udanych, które sprowadza na ten rajd pomoc, ale Richard Burns, tak samo jak Tommi Mäkinen, odpadają, więc Colin nie powiększy straty do Mäkinena. No i kiedy czołówka odpadła, to... Al comando passa quindi Juha Kankkunen. Wyglądało na to, że Kankkunen jedzie tutaj po wygraną, bo był pewnym liderem. Ale przed samym końcem rajdu uszkodził auto, stracił moc i zaczął mocno tracić. Wykorzystał to Carlos Sainz, który kolejny raz jechał solidny rajd i wygrał rajd Indonezji. Na drugim pojawił się Piero Liatti, który ma nowego pilota, to znaczy pilotkę, bo to płeć piękna i ta pani wcześniej jeździła z Ari Vatanenem. No a Kankkunen spadł aż na 3. miejsce. Jeśli Colin chce obronić tytuł, to musi zacząć jeździć bezbłędnie, bo aktualnie jest dopiero na 5. miejscu w generalce. A aktualnie w klasyfikacji rządzi Mäkinen, ale Carlos Sainz pokazuje, że ma ochotę na 3. tytuł. Dodatkowo od tego rajdu wspierać go będzie Bruno Thiry, który ukończył ten rajd na 6. miejscu i był lepszy od kierowców Toyoty. Oni byli dosyć daleko w stawce, bo nie mieli Kankkunena, więc 7. miejsce to najlepsze, co osiągnęli. Jeśli chodzi o Subaru, to przywieźli tutaj sporo zawodników. Jednak zarówno Włoch, jak i Szwed nie zdołali odeprzeć ataków Mäkinena, który znowu rządził. Ale przecież był jeszcze Colin. Ten jechał wyjątkowo szybko, tak szybko, że był liderem i budował przewagę nad Mäkinenem. Ale na ostatnim serwisie pojawił się problem. W jego aucie trzeba było wymienić wał napędowy, co zajmuje mechanikom około 15 minut. ale oni mieli tylko 10 minut, inaczej dostaną karę. Zrobili to jednak w 9 minut, to był ich rekord i Colin mógł jechać dalej. No i podziękował mechanikom, wygrywając ten rajd i pokonując Mäkinena oraz Carlosa. Więc Colin odrobił trochę punktów, ale aby obronić tytuł, to musi to robić częściej. Czas na Argentynę i aż ciężko uwierzyć, że tak mało było wtedy tragedii na rajdach, patrząc na takie obrazki. To były totalnie szalone czasy i szaloną jazdę zaliczył także Colin. Jechał bardzo szybko, bo wiedział, że musi odrabiać punkty i był liderem. Ale jak jedzie się szybko, to można popełniać błędy. I tak też się stało. Wypadł, a uszkodzenia były na tyle duże, że nie mógł kontynuować. A jego kolega z zespołu także nie mógł się pochwalić sukcesem w tym rajdzie. Ale za to jedzie jeszcze Kenneth Eriksson. Oprócz Subaru pojawiła się także Toyota z włoskim kierowcą i włoskim zespołem. Jednak oni jedynie co byli w stanie osiągnąć to 6. miejsce i zostali pokonani przez Belga. A Bruno był wsparciem dla Carlosa. Dosłownie, bo kiedy ciężarówka nie dowiozła na czas nowego wału napędowego do Carlosa, to serwis dał mu ten od Bruna. A on musiał wtedy pokonywać kolejne odcinki z używanym wałem i przez to tylko 5. miejsce. No ale to przecież Carlos miał szansę na pokonanie Mäkinena i zdobycie 3. pucharu na koniec sezonu. Więc Mitsubishi przywiozło wsparcie dla Mäkinena i był to Richard Burns, który pojawił się tuż za podium, a Mäkinen ten idealnie dogadywał się ze swoim Mitsubishi i ostatecznie to on otwierał szampana i pokazał, że radzi sobie w każdych warunkach, zanim pojawił się Carlos oraz Eriksson. A to sprawiło, że Colin znowu spada w klasyfikacji generalnej. Do tego kolejny rajd to trasy, które Mäkinen zna od dzieciństwa. Rajd Finlandii. 6. odcinek specjalny i dzieje się to. Tak właśnie wypada Colin. Ale jak to ma w zwyczaju, jedzie dalej. Tylko że chwilę później jego auto to już była kupa złomu, więc to jest ten moment, w którym Colin przegrywa mistrzostwa. Do tego w Finlandii nie radzi sobie kolejny pretendent do mistrza. Carlos Sainz odpada z powodu awarii silnika, a jego wsparcie, czyli Bruno Thiry, ma wielkie problemy z autem. Więc rajd Forda to porażka i w sumie to samo jest w zespole Subaru, bo Colina już nie ma, a reszta zawodników ma dosyć odległe miejsca. A do tego zostali pokonani przez Toyotę. Dokładnie to przez Toyotę Castrol Finland, która w tym rajdzie miała jeszcze asa w rękawie, a był nim Kankkunen. Ten narzucał tutaj tempo i od pierwszego OS-u był liderem, bo to przecież Fin, więc zna te trasy jak własną kieszeń. Jednak Mäkinen to także Fin i on drugiego dnia z każdym kilometrem odrabiał straty i trzeciego był już liderem. A za nimi jechał kolejny Fin, Jarmo Kytölehto w Fordzie, przygotowanym przez byłego kierowcę Malcolma Wilsona. I tak też się skończył ten rajd, to znaczy Mäkinen znowu wygrywa i teraz ma 95 punktów, za nim jest Sainz z ilością 62 punkty, a Colin dopiero 4. i tylko 42 punkty. Do tego Mitsubishi ma 6 punktów przewagi nad Subaru, więc wygląda na to, że trofeum przejdzie z Subaru do Mitsubishi. Ale jeszcze 3 rajdy, a jak wiadomo, tam wszystko się może zdarzyć. W Australii padało i przez to jeden z odcinków niech się wypowie lider Tommi Mäkinen. Tommy, are the conditions improving at all? No, not at all. It's completely stupid to keep this last left-hand corner. Chodziło o przeprawę przez potok, który tak normalnie potrafi zalać auto, a teraz, kiedy lało, to była to prawdziwa przeprawa przez rzekę. I Mäkinenowi się udało, ale Zatrzymał się tutaj Carlos Sainz, a problemy także mieli Colin McRae, Bruno Thiry, Richard Burns czy Kenneth Eriksson. I zespoły złożyły skargę na organizatorów. I na szczęście ta skarga została rozpatrzona pozytywnie i ten odcinek został anulowany, więc zespoły mogły doprowadzić auto do porządku i ruszyć dalej. Tylko że Colin nie był w stanie tutaj za wiele zdziałać i nie walczył o wygraną. Ostatecznie uplasował się na 4. miejscu, był lepszy od kolegi z zespołu, ale nie najlepszy z zespołu Subaru. Wrócimy do nich później, bo teraz czas na Forda, gdzie Bruno jechał średnio, za to Carlos pokonał zawodnika Mitsubishi. Jednak nie Mäkinena, ale Richarda, bo Mäkinen okazał się lepszy, a do tego Carlosa pokonał jeszcze zawodnik Subaru. Ostatecznie meta tak się prezentowała i Mäkinen wygrał kolejny raz. Tym samym miał wiele powodów do radości, bo już teraz został mistrzem WRC. Do tego Mitsubishi ma 9 punktów więcej niż Subaru, więc wygląda na to, że Subaru będzie wielkim przegranym. Ale jeszcze 2 rajdy przed nami. Rajd Włoch, a w Subaru jedzie Włoch Piero Liatti, więc chce się pokazać przed swoją publicznością. Radzi sobie świetnie, bo jest liderem, jednak potem zaczynają się kłopoty. Najpierw wyprzedza go Colin, a potem coś dziwnego wydarzyło się z jego autem i nie mógł go odpalić. Ostatecznie odpada z rywalizacji, ale Colin jedzie dalej. I jest zdecydowanie szybszy od Kenneta, który skończył na 5. miejscu i przegrał z kierowcą Toyoty. No ale w Subaru zastanawiano się, czy Colin będzie szybszy od Mäkinena. Tylko że Mäkinen nie był problemem, bo dosyć wcześnie w rajdzie popełnia błąd i wypada, więc nie jest już zagrożeniem dla Colina. Do tego Didier Oriol, który gościnnie pojawił się w tym rajdzie, także nie zalicza tego występu do udanych, bo ma problemy z autem. Więc jedynym zagrożeniem dla Colina są zawodnicy Forda. I faktycznie tak było. Ale Sainz zaczął kombinować, czyli specjalnie spóźnił się na start i dostał 10 sekund kary. A to dlatego, że chciał startować z dalszego miejsca, bo liczył, że wilgotna trasa wyschnie i będzie mieć lepszą przyczepność. No ale zamiast tego zaczęło padać. Więc strategia się nie powiodła i ostatecznie był 22 sekundy za Colinem. A Colin wygrywa i odrabia trochę punktów. Ale w temacie mistrzostw kierowców 1. miejsce jest już zaklepane. Tylko że po tym rajdzie Subaru znowu jest liderem w klasyfikacji konstruktorów, więc Mitsubishi musi się wykazać w ostatnim rajdzie. Ostatni rajd odbył się w Hiszpanii i wszyscy liczyli, że Hiszpan Carlos Sainz będzie tutaj rządził, ale... Tak jest, to jest Carlos i ma po zawodach, więc nie będzie przeszkadzał Mäkinenowi, który musi zdobyć punkty dla Mitsubishi. Tylko że Mäkinen ma tutaj sporo kłopotów, jedzie z nowym pilotem, ponieważ Seppo Harjanne nie wyzdrowiał po ostatnim wypadku we Włoszech i Mäkinen jedynie co tutaj osiągnął to 5. miejsce. Dodaje do tego nieukończony rajd Richarda Burnsa i Mitsubishi może zapomnieć o swoim pierwszym tytule WRC. Problemy innych wykorzystał Freddy Loua w Toyocie i był liderem na początku rajdu, ale ostatecznie był w stanie ukończyć rajd dopiero na 4. miejscu i wyprzedził Mäkinena, który był 5. oraz Erikssona. A Kenneth był na dosyć odległym 7. miejscu, a Subaru miał jeszcze 2 zawodników, którzy stoczyli zacięty pojedynek. Różnica na mecie pomiędzy Colinem a Piero wyniosła tylko 7 sekund i te 7 sekund zostało zapisane na korzyść Colina. To on wygrał swój kolejny rajd, a za Subaru znalazł się kierowca Forda Bruno Thiry. Znowu wygrana Colina dała mu, to jest temat na podsumowanie. Czas na top 3 najlepszych kierowców, to znaczy zacznijmy od 4. miejsca. A jest nim Kenneth Eriksson, który na pewnym etapie rajdu był 2. w klasyfikacji generalnej, ale ostatecznie spadł na 4. miejsce. Carlos Sainz miał szansę na tytuł. Miał szansę także na drugie miejsce, ale ostatecznie wyprzedził go Colin i dlatego tylko najniższe podium. Colinowi nie udało się obronić tytułu, bo wrócił do swojego stylu, czyli szarżował, a to sprawiło, że popełniał błędy, więc tylko albo aż drugie miejsce. A rządził Mäkinen w tym sezonie, ale kiedy zdobył już tytuł, to emocje opadły i popełniał błędy. A to kosztowało zespół. Pogadajmy o tym. W tym sezonie punktowały tylko 3 zespoły, ale Toyota także jeździła. Toyocie nie udało wygrać się żadnego rajdu, ale nie taki mieli plan. Tylko wspierali inne zespoły i przygotowywali się do nowego sezonu, gdzie pojawią się z nową rajdówką. Ford liczył, że pod nieobecność Toyoty uda im się wskoczyć na najwyższe podium, no ale brakowało drugiego kierowcy, który by punktował tak jak Carlos. Dlatego ostatnie podium. Mitsubishi także miało tylko jednego kierowcę, ale Mäkinen jeździł praktycznie bezbłędnie i mieli szansę na tytuł. Tylko że te 2 ostatnie rajdy to katastrofa, więc zostali pokonani przez niebieskich. Subaru miało sporo zawodników i to tak naprawdę pomogło im w obronie tytułu, bo początek sezonu mieli niemrawy, ale 2 ostatnie rajdy sprawiły, że Subaru ma swój drugi tytuł WRC. Zasada u nas jest taka, samochód, który pojawił się na 3. miejscu na podium ma 1 punkt, na drugim 2 i na pierwszym 3. I tak to wyglądało w sezonie 1996. W tym roku była zacięta walka pomiędzy Subaru a Mitsubishi. I to zespół niebieskich w naszej punktacji zdobył wyższe miejsce. Ale od przyszłego sezonu wszystko się zmienia, bo wchodzą samochody z serii WRC. Okej, producenci do końca jeszcze nie byli na to gotowi, ale będzie wiele zmian. No i nowy odcinek, jeśli się pojawi, to dopiero w przyszłym roku na wiosnę. Więc dzięki za oglądanie rajdowych legend i mam nadzieję, że powrócimy z tą serią w przyszłym roku. No i pamiętaj, życie jest za krótkie, by nie jarać się prawdziwą motoryzacją.